Cześć, nazywam się Violeta Tymul i w tym wideo opowiem Wam o tym, jak jeść truskawki i czereśnie wyrafinowanie i elegancko. Jeśli truskawki podane są na wspólnym talerzu i one są z listkami, to możemy po prostu wziąć za te listki i jeść już sobie tą truskawkę. Możemy ją od razu zjeść w całości, albo możemy też ugryźć częściami. Po zjedzeniu tej truskawki listki ložymy na swój talerz. Nigdy nie lożymy je z powrotem do wspólnego talerza. Drugi sposób. Jeśli truskawki podawane są bez listków, to możemy wziąć i przełożyć ją na swój talerz i wtedy możemy po prostu zjeść ją nożem i widelcem. To samo możemy zrobić z truskawką z listkami. Także przekładamy ją na swój talerz, bierzemy nóż z widelcem, po prostu odkrajamy te listki i dalej jemy tak jak zwykle. Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to aby nie sięgać własnym widelcem do wspólnego talerza. Jeśli jest łyżka, to obowiązkowo posługujmy się nią. A jak robimy to w przypadku czereśni? Zobaczcie, bierzemy, przekładamy na swój talerz czereśnię i z czereśnią lub wiśnią największy problem sprawia nam właśnie ta pestka. Aby wypluć pestkę, posługujemy się łyżeczką albo widelcem. Robimy to dyskretnie i zawsze ložymy na swój talerz. Tak jak pokazałam, można przykryć buzię ręką. Jeśli spodobało Ci się to wideo, to klikaj like, ponieważ wtedy więcej osób będzie mogło go pooglądać. A także obowiązkowo subskrybuj mój kanał, aby nie ominąć kolejne wideo o elegancji i dobrych manierach. Do zobaczenia w następnych wideo. Usuwamy ją